Cześć! Dzisiaj znajdujemy się w Warszawie. Jesteśmy tutaj, aby odwiedzić moich znajomych. Poznam was z moim znajomym Jankiem, który oprowadzi nas dzisiaj po Warszawie. Pokażemy wam kilka fajnych miejscówek. Siema stary, przedstaw się, kim tutaj jesteś, co tak naprawdę tutaj w Warszawie robisz. Jestem Janek, na Instagramie możecie mnie znaleźć jako Janek z Warszawy. Staram się ukazać za pomocą swojego aparatu na Instagramie to, że Warszawa wcale nie jest takim brzydkim miastem i że można tutaj znaleźć element artyzmu. Takie fajne postkomunistyczne rzeźby, które można fajnie pokazać, które miały pokazać siłę i potęgę polskiego narodu robotniczego. Tych kamienic. Tak działał socrealizm, nie stalinowski, że wszystko ma być podobne i ujednolicone i pokazać siłę oraz dumę z tego, że jesteśmy państwem robotniczym. Przepraszam bardzo, tyle. A jak ty w ogóle wyhaczasz te miejscowe wszystkie tutaj? Wiesz co, no ogólnie to jest tak, że spaceruję sobie po Warszawie. Trochę też inspiracji czerpię od różnych fotografów. Ale staram się najczęściej właśnie poszukiwać coś w swoim stylu i znaleźć perełkę, której nie widziałem. Warszawa, no to składa się tak naprawdę z kilku styli, jeśli chodzi o architekturę. Właśnie możemy podzielić ją na takie trzy sektory, czyli taka jak Warszawa była pierwotnie tam w XIX wieku, jak wyglądała, czyli tak bardzo klasycznie, później poprzez żelazną kurtynę i ostatecznie teraz jest taki miks też z nowoczesnością i to fajnie się tutaj komponuje. I te spacery no troszeczkę mi też uświadomiły inaczej, że Warszawa to nie jest tylko taki jeden klasyk, jak tutaj wspomniałeś. Warszawa to nie jest tylko dworzec centralny, Pałac Kultury i dużo wieżowców. Jest już 4:30 dnia kolejnego i udajemy się już do Elbląga w drogę powrotną do domu. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, za to, że dotrwaliście do końca. Wpadajcie również na profil instagramowy Janka, obserwujcie go, bo naprawdę jego zdjęcia są bardzo fajne i mam nadzieję, że wam się spodobają i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć.